Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Spotykamy się po roku. Dzisiaj jest wielkie święto dla tych, którzy szanują swoją ojczyznę i szanują prawo tej ojczyźnie. 20. urodziny Konstytucji. Tak jak w zeszłym roku, dzisiaj uroczyście będziemy czytać wspólnie Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej. Już zgodnie z jednorocznym świeckim zwyczajem. Każdego, kto będzie czytał, bardzo proszę o złożenie autografu. Po przeczytaniu Konstytucji zapraszamy na tort urodzinowy, kawę, rozmowy. Dziękuję serdecznie za to, że dzisiaj, a w jedną chyba pierwszą tak piękną, wiosenną niedzielę, w samo południe znaleźli Państwo czas po to, żeby nie cieszyć się tą wiosną razem z rodzinami, tylko wspólnie pomyśleć o przyszłości Polski. Dziękuję serdecznie. Z powodów technicznych w tym roku scenariusz będzie trochę inny, czyli nie będzie prezentacji niż na początku. Mamy nadzieję, że do końca czytania Konstytucji przybędzie ktoś z innym laptopem i pan mecenas będzie mógł przedstawić prezentację. Osoby, które się zgłosiły, bardzo proszę kolejno wchodzić i mecenas będzie tu szybko trzymał panu programu, będziemy czytać kolejne artykuły Konstytucji. Dzień dobry Państwu. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku. W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczpospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzące z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i drugiej Rzeczpospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad 1000-letniego dorobku, złączeni więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby współpracy ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej, pomni gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wolności i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniom instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra III Rzeczpospolitej tę Konstytucję będą stosowali, wzywamy, aby czynili to dbając o zachowanie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi, a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszoną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej. Rozdział 1. Rzeczpospolita. Artykuł 1. Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. Artykuł 2. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Artykuł 3. Rzeczpospolita Polska jest państwem jednolitym. Artykuł 4. Punkt 1. Władza zwierzchnia Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. Punkt 2. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Artykuł 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli,
strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. Artykuł 6. Rzeczpospolita Polska stwarza warunki upowszechniania i równego dostępu do dóbr kultury, będące źródłem tożsamości narodu polskiego, jego trwania i rozwoju. Artykuł 11. Punkt 1. Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność tworzenia i działania partii politycznych. Partie polityczne zrzeszają się na zasadach dobrowolności i równości obywateli polskich w celu wpływania metodami demokratycznymi na kształtowanie polityki państwa. Punkt 2. Finansowanie partii politycznych. Artykuł 22. Ograniczenie wolności działalności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. Artykuł 23. Podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Zasada ta nie narusza postanowień artykułu 21 i artykułu 22. Artykuł 24. Praca znajduje się pod ochroną Rzeczypospolitej Polskiej. Państwo sprawuje nadzór nad warunkami wykonywania pracy. Rozdział 2. Wolności, prawa i obowiązki człowieka, obywatela. Zasady ogólne. Artykuł 30. Przyrodzona niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem władz publicznych. Artykuł 31. Wolność człowieka podlega ochronie prawnej. Punkt 2. Każdy jest zobowiązany szanować wolność i prawa innych. Nikogo nie wolno skuszać do czynienia tego, czego prawo mu nie nakazuje. Punkt 3. Ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko w ustawie, tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw. Artykuł 32. Punkt 1. Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne. Tracą moc ustawa konstytucyjna z dnia 17 października 1992 roku o wzajemnych stosunkach między władzą ustawodawczą i wykonawczą Rzeczypospolitej Polskiej oraz o samorządzie terytorialnym. 2. Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1992 roku o trybie przygotowania i uchwalenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Artykuł 243. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia jej ogłoszenia.